Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Test razy 5. Na kanale mieliśmy już wersje cywilne 308, mieliśmy hardkorowe GTI, więc czas na złoty środek, czyli model GT. Peugeot w segmencie kompaktów zawsze próbował konkurować z Volkswagenem Golfem, stąd też powód umieszczania pod maską swoich topowych silników benzynowych. W 1996 roku w modelu 306 GTI6 była to dwulitrowa 165-konna jednostka. Następnie w 307 silnik osiągnął 177 koni. Dopiero premiera 308 w 2007 roku oznaczała przejście do jedynego słusznego, doładowanego silnika 1.6, który do dzisiaj napędza sportowe odmiany tego modelu. O sukcesie samej 308 też trzeba wspomnieć. Auto zdobyło tytuł Car of the Year 2014. Czerwony lakier i duża felga to zapowiada zawsze miłe odczucia estetyczne. Wersja GT posiada oczywiście zmodyfikowane zderzaki, w tym dwie szerokie końcówki na tylnym zderzaku, które niestety są atrapami, a szkoda, bo w modelu GTI są już prawdziwe. Zarówno z tyłu, jak i z przodu samochód wyposażony jest w LED-owe reflektory, a cała sylwetka wygląda zgrabnie i muszę to przyznać, równie świeżo co po premierze, co w przypadku Francuzów nie jest takie oczywiste. Środek modelu 308 zawsze budzi we mnie sprzeczne uczucia. Z jednej strony jest schludnie, a materiały są dobrej jakości, może za wyjątkiem wykończenia piano black, które się łatwo rysuje. Jednak mamy tu malutką kierownicę, z zegarami ustawionymi tak, że albo mam poprawną pozycję za kierownicą, albo widzę w pełni prędkość, jaką się poruszam. Druga rzecz to obsługa klimatyzacji. O ile podgrzewanie foteli znajdziemy na osobnych pokrętłach, o tyle już zmiana temperatury wymaga przeklikania się przez system multimedialny. Jestem na nie. Sam system raz potrafił się zaciąć na parę sekund, jednak poza tą wpadką działał jak najbardziej poprawnie. Cieszy też możliwość dobrania lepszego audio marki Denon, łącznie 8 głośników plus subwoofer w bagażniku. Gra to po prostu solidnie. Jednak w samym wnętrzu znajdzie się też parę pozytywów. Wersja GT daje naprawdę dobre fotele sportowe wykończone alkantarą, dookoła umieszczono czerwone przeszycia, a całość dopełnia ogromny dach panoramiczny. Same fotele zaś podobne są bardzo do tych z modelu GTI, za wyjątkiem wyprofilowania wokół ramion. Dobrze trzymają na boki, nie są za twarde, do codziennego użytkowania. Dobry kompromis. A zapomniałbym, mają też funkcję masażu. Z kronikarskiego obowiązku, bagażnik ma 389 litrów pojemności, czyli tyle samo co w zwykłym 308, ale i też w modelu GTI. Jest ustawny, jednak nie posiada żadnych haczyków. Pod maską silnik 1.6 THP, który po liftingu dostał 20 dodatkowych koni mocy. Teraz Francuz legitymuje się stadem 225 koni mechanicznych i momentem obrotowym równym 300 Nm. Setka w 7,4 sekundy i maksymalnie 235 km na godzinę. Przyrost mocy jest bardzo przyjemny, a w połączeniu z niską masą i napędem na przednią ośkę daje sporo radości w mieście i poza nim. Przy czym same wspomagacze jazdy ograniczają się w zasadzie do kontroli trakcji. Żadnej szpery, czy to elektronicznej, czy mechanicznej, więc spalenie laczka na przedniej osi jest bezproblemowe. Niestety w tym momencie niedostępna jest już wersja z manualem. Peugeot oferuje GT tylko z 8-biegową przekładnią automatyczną. Do niej nie mogę się przyczepić, w trybie sport sprawnie zmienia biegi, a poza nim jest właściwie nieinwazyjna. Oczywiście zmiany te możemy też przeprowadzać sami za pośrednictwem łopatek przy kierownicy, które niestety są przyczepione na stałe do samej kolumny kierowniczej. Przy okazji też, nawet w trybie manualnym, auto samo zmieni bieg w górę, jeśli uzna, że za długo z tym zwlekamy. No i tu też dochodzimy do mojego chyba największego zarzutu względem Francuza. Kierownica jak dla mnie jest za mała, żeby w pełni czerpać radość z dynamiczniejszej jazdy. Auto nakłania do tego za sprawą naprawdę dobrej trakcji i sztywnego zawieszenia, ale gdzieś przeszkadza mi rozmiar samego steru, chociaż jest to zapewne kwestia indywidualna. Nie będzie też podsterowne, chyba że wybitnie przegniemy i zmusimy samochód do tego. Chociaż ze względu na lekką tylną ośkę da się 308 GT wprowadzić w niewielką nadsterowność. W warunkach szybkiego poruszania się po mieście samochód spali około 12 litrów na setkę, natomiast jeśli przełączymy się w tryb eko, będzie to bliżej 8-9. Autostrada to podobny wynik, zaś w spokojnej trasie zejdzie się nawet do 7 z niewielkim groszem.
Drugi największy problem, czyli cennik. Taki egzemplarz jak nasz kosztuje niespełna 135 tysięcy złotych, co jest niebezpiecznie bliskie prawie 50 koni mocniejszej wersji GTI. Bazowe GT to wydatek 117 400 zł, co plasuje go idealnie pomiędzy nieco słabszą i nieco mocniejszą konkurencją. O parę tysięcy droższy będzie chociażby Hyundai i30N, natomiast w okolicach 100 tysięcy złotych jest chociażby Kia Ceed GT czy też Astra, jednak oba te auta oferują 20 koni mniej pod maską. Porównywalne cenowo było też Renault Megane GT, lecz w tym momencie nie możemy go zamówić w Europie. Ale 308 GT ma jedną zasadniczą przewagę nad większością swojej konkurencji. Można go zamówić w nadwoziu kombi, które moim zdaniem ma jeszcze lepsze proporcje niż hatchback. Jest również wersja wózek-oprężna Blue HDI, która jeździ bardzo podobnie, a przy tym jest bardziej oszczędna w trasie i w mieście, ale kleko do 2-litrowego diesla średnio tutaj pasuje. 308 GT to auto, które z jednej strony daje radość z jazdy, przyjemność obsowania na co dzień, niczego nie udaje oraz angażuje kierowcę w prowadzenie. Z drugiej jednak frustruje tym, że nie wiemy, kiedy dostaniemy mandat za prędkość, bo rant kierownicy nam wszystko zasłania, no i dostępny jest tylko automat. Peugeot jest przy tym niesamowicie przystępny, jeśli chodzi o łatwość kontrolowania dostępnej mocy i na stacji benzynowej nie wydrenuje nam kieszeni jak chociażby mocniejsza odmiana GTI. Jest to też nieco bardziej rozsądny i spokojny wybór niż wcześniej wspomniane narwane 308 GTI. A co Wy sądzicie o usportowionym 308 GT? A może wolelibyście dopłacić i mieć dużo mocniejsze GTI z manualem? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Zachęcam również do komentowania pod filmem, zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a także obejrzenia innych naszych testów. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia!